tej grupie osób były trzy dziewczyny, które troszeczkę się zagalopowały. Jedna to w ogóle mimo kamery, w ogóle kamera jej nie przeszkadzała. Pierwsze, co wydawałoby się dla wielu z Was najciekawsze, to czy miałem jakieś nieprzyjemności związane z tym prowadzeniem jakiegoś tam samochodu, że coś na przykład stuknęło we mnie, ja w kogoś stuknąłem, czy z taksówkarzami się pobiłem, etc., etc. Nigdy nie miałem sytuacji zagrażającej życiu, nie miałem takiej bezpośrednio, że nie wiem, ledwo uniknąłem wypadku, albo ktoś we mnie wjechał i miałem stłuczkę, nie było nic takiego. Kolejna rzecz, która Was ciekawi, skąd on ma te samochody i pewnie musi być bogaty. Nie, zupełnie nie, ja jestem tylko studentem, który ma jakieś tam hobby i z racji na to, co po prostu robię, co nagrywam, jestem w stanie dogadać się na samochody, wypożyczalniami samochodów, biorę po prostu za darmo zatankowany samochód, czy właśnie teraz coraz bardziej z osobami prywatnymi, które użyczają samochód do nagrania, nawet nie mówię o Uberze, tylko o zwykłym pokazaniu samochodu, ponieważ ktoś może zrobić, tak jak jeden z naszych widzów odezwał się do mnie, może zrobić samochód sam sobie, jakoś tam go stuningować, na przykład tak jak Dodge Challenger na 800 koni jest stuningowany i te nagrania też będą, na przykład ktoś, jeden z widzów się odezwał do mnie, powiedział, że można nagrać i to jest super. Także dementuję wszystko, ja nie jestem synem milionera, milionerem, totalnie robię to bez żadnych pieniędzy. To jest dla mnie bardzo wygodne. Kolejna rzecz, która Was ciekawi i z którą mogę się z Wami podzielić bez ujawniania żadnych personaliów. Podczas nagrywania kilkunastu odcinków już tej serii aplikacji z superautami bardzo dużo osób się przewinęło. W tej grupie osób były trzy dziewczyny, które troszeczkę się zagalopowały. Jedna to w ogóle mimo kamery, w ogóle kamera jej nie przeszkadzała i oferowały mi ciekawe dla nich, w ich mniemaniu ciekawe propozycje, nawet nie wiem jak to, wszyscy wiedzą o co chodzi, nie będę mówił bezpośrednio, ponieważ dla mnie to jest chore i jedna z tych osób siedziała po prostu na przednim siedzeniu i normalnie, ja mówię, tu jest kamera, w sensie gdybym chciał, zrobiłbym ci krzywdę i ona: przestań, przecież nic nie robi. Powiedzmy, że ona jest z małej wioski, gdzie jest 500 mieszkańców. Wszyscy ją znają i widzą nagle, co ona wyprawia przed kamerą w internecie. Ona by miała zniszczone totalnie życie. Wszyscy by ją po prostu zniszczyli. No i to jest masakra. Zostaniemy na spokojnie. Kolejna sprawa, czyli szybka jazda. Pytacie o bardzo wiele, ile jechałem, jakim autem, gdzie jechałem, jak jeżdżę i w ogóle i tak dalej. Szczerze Wam powiem, że teraz to już z tego wyrosłem. Kiedyś tak się naprawdę fajnie zrywnie jeździło, ale człowiek, szczerze mówiąc, jak mówię to teraz, to czuję się jak emeryt, ale człowiek wyrasta z niektórych rzeczy i cały czas mnie kręci szybka jazda. Bardzo wiele komentarzy jest o tym, że on za szybko jeździ, za szybko jedzie w takim miejscu, za szybko przyspiesza i w ogóle komentarze podobne. Chciałbym sprostować, że w szybkich wozach, sportowych wozach zupełnie inaczej czuć prędkość, zupełnie inaczej czuć samochód, czuć drogę niż w autach na co dzień, można powiedzieć. I chciałbym przez to powiedzieć, że jeżeli jakiś samochód nawet na tej 50 jechałby 90, zupełnie inaczej to czuć niż na przykład w samochodzie, w którym spędziłem powiedzmy wakacje, okres letni. W tym samochodzie przyspieszę tak, jadę na 40 trochę więcej i naprawdę nie jest to takie, w moim mniemaniu nie jest to takie odczuwalne jak w samochodach klasy normalnej. Mimo wszystko, jeżeli człowiek
przyspiesza bardzo szybko, musi uważać i tego się nie wypiorę. Jak przyspieszam tak na drodze, muszę mieć oczy dookoła głowy i to wie każdy kierowca, nie każdy stosuje się do tego, ale naprawdę trzeba 100% uwagi przy takich prędkościach, w takich samochodach utrzymywać. To może wydawać się oczywiste, ale ja to wiem jako kierowca. Chcę przez to, co teraz mówię, zwrócić uwagę na to, że naprawdę jedziemy teraz 110 na godzinę na autostradzie. Ja się czuję, jakbyśmy jechali 40. Jadąc 110 na godzinę w samochodzie 20-letnim, gorszym, będziemy się czuli, jak jedziemy 200 na godzinę. Nie namawiam to oczywiście do szybkiej jazdy, ponieważ czy jeszcze gorzej do jazdy nielegalnej, czyli ponad limit prędkości. Każdy kierowca powinien sam wiedzieć, na co jest gotowy. Przyspieszając tu na autostradzie, nie czujesz się, jakbyś przyspieszał 25-letnim Passatem, naprawdę. A jestem przekonany, że komentarze na temat mojej jazdy czasami osób, które są od osób, które nigdy nie siedziały w takim samochodzie, więc to może nawet dla tych osób, bo dla niektórych to jest oczywiste. Chciałem zwrócić uwagę na tą rzecz. Kolejna sprawa, już tak kończąc, to jest taki backstage, którym chciałbym się z wami podzielić, jak wygląda w ogóle nagranie całego filmu, który widzicie potem, jako efekt finalny całej pracy. Czasem jest to praca jednej osoby, ale nie zawsze, ponieważ niekiedy biorę osobę drugą do nagrywania, żeby pomogła w nagrywaniu i ona jest cały czas. Niekiedy jest nawet trzecia osoba, która jest kierowcą w drugim samochodzie. Jedziemy na dwa auta, czyli na przykład ona za mną, a ja tutaj. Trwa to różnie, ponieważ dzisiaj na przykład zrobiłem sam wszystko, bez żadnego operatora, w 4 godziny, 5 godzin. I reakcje były takie, że i wszyscy się zgodzili na nagrywanie i tak dalej, że film wiem, że będzie fajny. Kwestia montażu to jest tam kilka godzin produkcji, ale samo nagranie może trwać albo tyle, co dzisiaj powiedziałem, że trwało, albo tak jak w przypadku AMG GTR-a, może trwać 3-4 dni. Ponieważ to były przejazdy, które nie były efektowne, do kamery oczywiście mówię, ludzie byli bardzo mili, ale nie byli na przykład na tyle ciekawi całego samochodu, w ogóle całego wydarzenia, tego co robimy, że no po prostu dla was, dla widza, po prostu byłoby to nieciekawe do zobaczenia. No i filmy naprawdę mogą się robić kilka dni. Na paliwo może pójść bardzo dużo pieniędzy. W przypadku GTR-a to chyba z 1000 zł poszło na samo paliwo jednego samochodu, ale efekt końcowy wszystko wynagradza i naprawdę warto jest to robić. Ja się teraz będę już włączał do ruchu i kończę materiał. Bardzo dziękuję, że dotrwałeś do końca. Jeżeli macie jakieś pytania, których nie poruszyłem tutaj na przykład, możecie je zadać i ewentualnie wykorzystam je w następnym materiale. Trzymajcie się, oglądajcie dalej, bo mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej na tym kanale. Cześć!